shit. Myśmy to ostatnio robili ciekawego, poboczne robiliśmy, nie? Pamiętam. Poboczne, tak. Bo... Jeszcze jest poboczne jedno do zrobienia. Kufry z Menstadu. Robimy? Poczekaj, Marian. Kufry z Menstadu, gdzie ja to mam? A ja mam tutaj drwal z Nowiska i drugie mam, poczekaj. A to nie, to punkt nawigacyjny. Ja nie mam tego kufry z Menstadu. Nie wiem to, ale to robimy jakoś to. Da się to jakoś tak razem zrobić, czy nie? No chyba się da, a co? A ta. A mam, dobra, mam. Masz kufry? Ja muszę najpierw do gościa i zagadać, to poczekaj chwilkę. To zagadaj, spaść ziołem. Dobra. Szukaj mnicha Bozana przy drodze do Menstadu. Menastadu. Dobra, to idziemy chyba, co? Ja mam zaznaczone właśnie to zadanie już. Marian. Nie, ja teleporta nie, to jest niedaleko. Tradycjonalista. No, też lubię ten poziom sobie jakoś tam wbijać, nie? Level albo coś takiego. No tak. Czekaj, bo ty gdzieś mi spierdoliłeś. No uciekłem, wyszedłem z tej, z miasteczka. No weź to, zaczekaj na mnie. Dobra? Ja tylko tutaj na chwilę zalecę, zobaczę jedną rzecz, bo mnie ciekawi. Chciałem powiedzieć, że moja barbarzyńczyni jest po prostu niezręczna, ma słabą siłę woli, jest mało inteligentna, ale ma w chuj siły. A, czyli typowy osiłek. Debil po prostu zwykły. Po prostu debil. Debil. No dobra. Dobra, Maria, można iść. Po prostu zwykły debil. O, co to jest? Ej, tu znowu coś się ten pojawiło, jakiś... O kurde. Bijemy expa. Expa, bijemy expa. Trzeba expić, nie? Domagamy się krwi. Oni się krwi domagają. Co trzeba zrobić tutaj? Aha, wrogów, dobra. Ale to jakoś nie działa. Nikt nie chce się to ten robić. Okay. W pobliżu zabijam wrogów, a i tak jakoś... To nie jest tak, że trzeba ich wbijać w tym okręgu czerwonym? No tak, ale to i tak jakoś nie punktuje. Teraz jednego zaliczyło tam. Okej. Okay. O, chyba nie zdążymy i tak. Mi się tak wydaje. Oni nie chcą przyjść w ogóle. To jest oszustwo, te zadania to jest oszustwo, nie? O, patrz, jak oni, patrz, widzisz, gdzie oni stoją? Oni stoją w ogóle za okręgiem. No, to jest oszustwo w tym tytule, nie? Normalnie oszustwo było. Ale chyba zaliczyło, czy nie? Nie. Nie? Nie. No to, chujowo. Nie zaliczyło. Ale przynajmniej expo, nie? To jest normalnie oszukana gra, tyle powiem. Dobra, wchodzimy na teren zadania pobocznego. Oczywiście są tu jakieś głąby. Okej.
Poszukaj mnicha. Jakiegoś mnicha trzeba tu znaleźć. Coś. Prawo. To my tu mamy jakiś hełm, ale on niestety jest do bani. Mam po prostu lepszy sprzęt. Też nic nie ma. Może tu. O, tu jakieś jest działko. Mnicha Bozena. Jak się czuję? O, jest, znalazłem, ty. Mam tego mnicha. W rzeczy samej to ja. Mój strażnik zwrócił się przeciwko mnie. Próbował mnie udusić. Jedyne, co udało mi się zrobić przed utratą przytomności, to stoczyć się z klifu. Muszę wrócić do Kiowosadu i poprosić o eskortę rycerzy. Proszę, zanieś żądania dziesięciny do kupca, lorda Talgona, w Menestadzie. Zanieś jakieś gówno. Dobra, a jaki, gdzie to, a to niedaleko jest. No to miasto. To niedaleko. Tędy możemy. Jak MC Baba. Ulubiony raper. Lubisz MC Babę? Tak, oczywiście. Zajebisty MC Baba, nie? Człowiek, który skrzeczy, kur. Robi furorę i karierę, stary. Fenomen. Gdzie ma oddać? Gdzie on tu jest? Nie, ty jesteś w mieście. Ach, jakże. Bardzo dziękuję. Muszę poczynić niezbędne przygotowania. Proszę mi wybaczyć. Taki zrobili trochę sandboxowy ten. Ale póki co to się sprawdza. Te no. Diablo, nie? Póki co to się sprawdza. Czekaj, Marianku. Jeszcze jedno jakieś zadanie oddaję tutaj. Mhm. Czekaj chwilę, bo ja to kurwa. Czekaj. A tu jest chuj. Naszą potęgą, naszym przeznaczeniem jest triumf nad słabymi. O, okej, okay, spoko. Jakieś złota dostałem i inne pierdoły. Aha, żeby to użyć. Co my tu mamy fajnego? O! Ohoho! O! Okej. Okay. Coraz lepiej. Pana coraz lepiej. Dobrze, to poboczne porobione, ty, na razie wszystkie. Ja. To teraz by trzeba było... A co to jest jeszcze? Odbierz nagrodę? Okay. Boże, tutaj. By trzeba było porobić zadania główne, mi się wydaje. Mhm. Nieprzewidziana wizja. Znajdź Donana w twierdzy coś tam, a tu... Podupadła się świetność. Udaj się do Jeleśna. Gdzie ciśniemy, Andrzej? Cześć, Marianku, chwilę, bo ja tu jestem u tego sprzedawcy. No właśnie, to ja sobie może też posprzedaję jakieś pierdy, chociaż ja nie mam, bo większość ja wywalam po prostu. Mhm. Jestem nieekonomiczny w tej grze. Nie w mieście. Sprzedawca! Coś na chłody mrok? Sprzedaj. Raz. Dwa. Mam 12, prawie 13 tysięcy mam. Tak? Mhm. A ja mam 28 tysięcy. O Jezu, ale to są ceny jakieś tragiczne po prostu. To w ogóle nic specjalnego, nie? A takie ceny. Tragizm, dobra, pierdzielę to. No.
Tu jeszcze coś jest. Co tu jest? Jakiś punkt? Aha, dobra, to ja jeszcze muszę jedną rzecz muszę zwrócić. Zadanie pobocznego. Halo, halo, będę się transportuje. Siekierkę muszę zwrócić gościowi. To musiało być ponure miejsce, sądząc po tym, ile krwi jest na siekierze. A soundtrack też jest przerobiony z Diablo 1, 2, takie knuty różne tutaj też zauważyłem, że występują. Teraz wystarczy zanieść to do Menestadu i odebrać nagrodę. Dziękuję za pomoc. I to, Maryn, jest poboczne zadanie, wiesz? Dobra, ale ja sobie, wiesz, tutaj zrobiłem nie tutaj. Zadanko też jakieś inne. Ale brałeś u tego Merosa? Ja nie wiem, co ty gadasz. To jest zadanie dobrze wydane złoto. Zabierz od Lukasa zapłatę w klejnotach. Jeszcze raz. A tu jest jakieś zadanie. Wykrzyknik mam jakieś nowe, dobra? Czy to jest to, o czym ty gadasz? No. A tu jest jakiś pajac. Wstawaj! Trzeba ją powstrzymać, zanim skrzywdzi więcej ludzi. Wy tam, pomóżcie! Nie, to jest ktoś inny chyba. Z siekierą zmasakrowała moich rycerzy. Ja mam o rycerzach coś. Byli dziećmi. Jej twarz była pełna bólu. Jakby nie mogła się powstrzymać. Siekiera! Siekiera motyka, wszyscy razem tutaj z nami. Ktoś musi odebrać jej tę przeklętą siekierę. Przeklętą siekierę. Nie ma szans. No fajnie, fajnie. Ja mam tutaj coś takiego. Widzimy? Robisz to? No dawaj, dawaj. To jeszcze bym chciał się dobrać Absolutnie chudzby. Ale mam fajną barbariankę. Ja nie wejdę tu, Maryn, bo ja nie mam tego zadania. No to weź sobie te zadania tego gościa. Wziąłeś czy nie wziąłeś? No wziąłem tego, co ci mówiłem. Ja mam łańcuch opętania jakieś zadanie. A u kogo to brałeś? No tutaj tego gościa, co na dworze był. Nie, no to ja mam wydane złoto. Innego mi nie pokazuje na mapie. Tu jest gościu taki, tu stoi. Arin. Czekaj. I jak o niego klikłem, to on od niego zadanie miałem, wziąłem. I on jest. Nie masz go. No nie mam. Widzimy pierwsze problemy z tą grą. To dziwne, nie? Dobra, Marian, to tam, bo tu masz pewnie piwnicę do zrobienia, nie? No, raczej tak. To leć zrób, ja się pokręcę tutaj, dobra? Oko, Maroko. No. Komu widzę, ja mam już jakieś pierwsze jaja z tym tytułem, nie? No właśnie, powinno tak być. Marian. Co? O, mam walkę z bossem. A teraz je ludzkie mięso. Zgładź Magdalenę i zabierz siekierę Drwala. Okej, okay, no problemu. Magdalena. Ta dziewczyna. Dobra, i Magdalena padochnęła se. Poszło. To było bardzo szybkie zadanie. Magdaleno, na światłość! Jak do Magdaleno, na światłość, jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Nie wiem. Ale jutro dowiem się. Zanim będzie można je zniszczyć. Spotkajmy się na turniach złych wichrów. Polecam przesłuchać najnowsze piosenki MC Baby, afrykańskiego Wapea. MC Baba. Dobra, dostałem od Głąba skrzynkę. W skrzynce było co? Gówno. Gówno! Ja pierdzielę, dobra, wyłażę stąd. Idziesz, to pierdzielę sprzedam. Sprzedam to i czekaj, spotkaj się z Parinem w turniach złych wichrów. Kurczę, ja to mam stare same zadania, a ty nie masz tych zadań. Nie, no ja mam jedno poboczne, tutaj mi nic więcej nie pokazuje, żadnych wykrzykników, żadnych tych. To obleciałem wszystko. Lipa jest trochę, czekaj no. No,
No, bo ja mam, bo ja muszę dalej jakby robić te zadania. No dobra, to dawaj. Zaprzepaszczone dziedzictwo. Spotkaj się z Parinem w Dolinach Złych Wichrów. Chyba, że pierdzielimy to i lecimy z główną fabułką. To dawaj, możemy główną zrobić. To ja bym proponował tutaj. Podupadła świetność. Udaj się do Jeleśnia. Poczekaj. To jest na dole mapy. Dobra, dobra. Dół. Brawo. Dobra, mam. Masz zaznaczone? Okay. No to dobra, to lecimy tak. Se tam. Bo to mówię, nie wiem, dziwnie, że ty tego zadania nie masz. Ale leci, bo to nieodkryte jest. No ale chociaż bliżej będzie. A, dobra, bo tam faktycznie. Okej. Okay. Masz rację. O, kwag, ale ja mam nieodkryty ten punkt. Serio? No, ja go nie odkryłem. No to czekaj. To bo ja jestem taką ciapą. Dobra, ja się tam przebiegnę, bo to chyba nie jest tak bardzo daleko. Stój. Ale czemu ty sobie... No bo ja bym sobie zapomniałem, kurczę, z tym, żeby to tam odkrywać. Ale to weź do dolny krzyżak wciśnij, stary. No to dobra. Do miasta. Ja sobie polecę, to jest niedaleko. Niedaleko, nie bój żaby. Jak do tego doszło? Nie wiem. Przy okazji sobie trochę podekspię. To są łajzy. Czekaj, co ja tu znowu mam? Mapa. Żygające mędy tutaj. Z nami są. No lecę. Zaraz będę. Łyczek kawki. Ja już kawkę wypiłem. Ja drugą. O, już jestem w mieście, dobra. Zaraz sobie tu odkryję ten teleport. No ja jestem przy teleporcie. Mówię, ja zapomniałem, kurczę, teleport, żeby ogarnąć. Ten telefon jest gdzieś tutaj, nie padać. Czekaj, nie ten. Ten. Alu. Teleport, a tu jest, mam ci. Dobra. Idziemy, Andrzejku. Juro. Tam jakieś punkty. Punkty PD. No ja sobie zaznaczyłem, kurczę, misję. Ja też, możemy lecieć, tylko chciałbym tutaj jeszcze obczaić coś. Dobra, nieważne. Idziemy. Do Jeleśna. Leśna. Leśnego dzbana idziemy. To jest misja kupienia leśnego dzbana. O, gaciurki, Andrzejku. Jakiś gość na koniu popierdzielał. Ojojo. Pościo trupy. Widzę kolejny znak zapytania. Widzisz też? Moment. Jest znak zapytania. Znaczy nie znak zapytania, tylko wykrzyknik, sorry. A jest to. Czekaj, bo tu jeszcze jest jakaś walka. Jakiejś umeczce trzeba pomóc. Okej. Okay. Może coś pogadać? Gałę może zrobić. Nie. Dobra, tu jest ten wykrzyknik. To dawaj. Jakiś Andrzej tu jest. O, interakcja? I już po interakcji. Aha. Zadanie chyba z księgi. Pierdole. Dajcie pokój, panie Andrzeju. Tutaj ja się tak nie bawię. I on nie chciał, i on nie wiedział. I on nie chciał, i on nie wiedział. Idziemy to zobaczyć. To i tak trzeba w inną stronę lecieć, ale... Okazji jakiś mini explore. Prawy? Można, pewnie. Tu jest? Aha, tu jest zeskok w dół.
Tu jest jakiś ten Lilith znacznik. Ale to tu jest jakiś kamulec. Nie wiem po co, na co. Zioła. Brzydki kaszelek. O, grizzly niedźwiedź. Niedźwiedź polarny. Jest jakiś... Gdzie my w ogóle biegamy? A tu jest właściwie wejście z powrotem, to nie. To nie, to nas nie interesuje. Nie no, musimy tam w dół wrócić, bo dalamy się od tego głównego zadanka. Jest? Tutaj coś jest? Właśnie idę. Goblin skarbnik. On dawał A to było coś takiego jak ten. Ujce. No. Uciekł. Kurwie. Uciekł. On tu jest, no. Że on tak spierdziela, że ja nie jestem w stanie go dogonić, nie? A to jak zadanie? Patrz, no kurwa, jebana mała. Jak ucieka, mędro, ty. Już po nim. Kurwa. Ale się wysypał, ty! Ile lutu! Ale... To jest najlepsze diabło, że ten, że ja mogę wziąć lód i ty będziesz miał też dla siebie, nie? Że nie ma, że jeden lód ma dwie osoby. No, to jest spoko, nie? To jest spoko. Czekaj, co on tu coś wysypał? Dla mnie same takie gówna w sumie, powiem szczerze. Jakaś kosa. Ta kosa to by się przydała. Dla mnie w sumie takie same ścierba. Dobra, idziemy to zadanko, tam na dół trzeba lecieć. O, niedźwiedź. Pa, pa, pa. Się podział MC Baba. Baba. Mogę nazwać swoją postać MC Baba. O! Kamienie, ścierba. Soundtrack między grą, to spoko jest, nie? Przyjemny, no bardzo taki. Bardzo, bardzo przyjemny. Tutaj znowu jest ten, pomarańczowe ten, może byśmy zrobili, se? Można pewnie, jakieś przy wydarzenie. Przy okazji, nie? Jakieś wydarzonko. To za jakaś kula jest? No. Wow. Elita. Co trzeba zrobić? No, trzeba zgładzić przekaźników, coś tam, bla, 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 bla. A znowu? Tak, dobra, okej, okay, rozumiem, trzeba je bazę. Oni go tam ulepszają, nie? Jest chyba niestety. No, tu jest konkretna sieka. Co, nie? Na kolejnego zabić, ten kolejny jest tu u góry. Tu jest tu, no. Poczekaj, ich jest tak dużo starych. Okay. Trzeba tego bossa. Czekaj, wysycą go. Chyba padochnął, czy nie? Chyba? Nie, jeszcze jest. Wow, to jest jakie bossy, ej. Kurde, się teleportują. Nie no, elegancko. Coś tam dropnęło, tylko pytanie, czy coś fajnego. No, jedną rzecz tutaj troszkę lepszą dostałem. Bym powiedział, niewiele. Jeszcze coś u góry jest. Co tu jest? Aha, okej.
tu jest jakaś brama. Tak. Ale to nie, to my idziemy te zadanie robić. Dobra, dobra. Czekaj, Marianek, tylko umiejętności sobie dostosuje. Czy jakieś gaciurki dostałem? O, tak! Mamy komplet. Jake'u, mamy komplet. Tak, gościa normalnie wywaliło. Okej. Okay. Nic ciekawego. O, poziom 14 już. Poziom 14. Ale tutaj, co tu jest? Miazga sporo. No. No ale poszło jakoś. Powiedziałeś, jakiś buciczki gościu zostawił. No, założymy sobie troszkę lepsze. Nie za dużo, ale trochę lepsze. Mm. Bo jeszcze ty nietoper za mną leciał. Czaisz, bazę? Zawsze zleciał, żeby mnie dobić. O, gule. A, już mam podwójny ten. Podwójny skok już mam taki. Mhm. Mogę sobie podwójnie po prostu... W ogóle to jeszcze chwila, bo czy ja tu mam jakieś ulepszenia? Właśnie. Jest dobrze. Lecimy. Lecimy tutaj. Brzydki kaszel dzisiaj mam. Tak, jeszcze raz wyjdę. Znowu jest jakieś wejście. Co? Jakieś wejście, ale dużo tych wejść różnych jest właśnie. To jest to, żeby tu trzeba było, kurczę, potem pobiegać. Mhm. W przerwie na robienie tych głównej fabuły i tu pozwiedzać te dziury różne, zakamarki, nie? A to dużo tego, nie? No, ale to w sumie dobrze, bo dzięki temu też ta gra będzie trochę dłuższa. Czy ja nie wiem, na ile tu jest fabuła w ogóle. Na ile godzin zrobiona jest. Też nie wiem, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy to też jest na światy podzielone. Nie wiem, ile tych światów jest, bo to jest jakby pierwszy świat, nie? No to tak. Dobra, schodzimy na dół. Dobra. Będzie jakaś skrzynka. O nie, też tu jest jakieś zejście chyba. No widzisz, tu wszędzie jest tak, jakiś wiadomo, ten. Wiadomo. Wszędzie są jakieś wejścia. O. Ciekawe, no mówię, trzeba będzie kiedyś osobno pobiegać i posprawdzać te wszystkie dziury, zakamarki. No pewnie, no bo dużo masz takich tych dziurek, jakichś ruin, jakieś tam wiesz, przejść, wejść. Czy młyny, nie młyny, kurczę, te sprawy. Ale powiem ci, że póki co lokacje mi się podobają, nie? Znaczy ładnie wygląda, jest okej, okay, nie? Jest okej. Okay. Co tu jest? Jakiś ten? Powiem. Tutaj stare po boku coś jest? Pod życiem. Ci powiem, że akurat teraz życie to jest jak potężne, nie? Czy to życie w ogóle nie schodzi, może ten poziom trudności. No, masz miksturę i po prostu nie. Ale ja nawet ci powiem, nie używam tej mikstury. Ja z początku parę razy użyłem, a teraz już nie używam w ogóle. Ja pamiętam, życie w ogóle nie schodzi. Może to jest kwestia też tego, że mam barbarzyńcę, bo u ciebie już widziałem, że miałeś dwa razy, żeby cię zabili, nie? Coś takiego było.
Nie, zamrozili mnie, ale tam cię zamrozili, no. Ale stary, zobacz, że tutaj podpili tą sytuację z tymi miksturami. A pamiętasz, jak Diablo 2 się męczyliśmy? Z tymi no, miksturami? Wiem. Jak Diablo to było uciekło? Chwil, teleporty. Kurwa. Znaczy wiesz, no Diablo 2 zdecydowanie Resurrection jest trudniejszym tytułem, bardziej zachowanym w klasyku, nie? Czwórka już jest przystosowana do jednak współczesnych graczy, więc tutaj jest prościej. Ale tu jest tych wykrzykników, ja pierdziele. Dawaj tutaj teleport sobie odblokuj. A właśnie, dobrze, no bo ja potem kurczę... Dobra, wykrzykniki są. Bierzemy misje poboczne. Mój mąż Fiodor. Wyszedł z domu w środku nocy. Słyszałam, jak z kimś rozmawiał z inną kobietą. Wyszłam do nich, ale uciekli w stronę dziwnego światła w lesie. Nie było ich całą noc. Myślę, że czas najwyższy, żeby za nim iść, ale niebezpiecznie tam jest. Ojciec cię strzeże. Ze mną? Dobra, jakieś zadanie poboczne, jedno wzięte. Teraz tak, tutaj będzie kolejne. Bo ty już to brałeś? Nie, tu znowu jest. Nie tutaj. Okej. Okay. Czy tu jest kupiec? Kupczyk? Słuchaj, nie prosiłem o ten przydział, ale skoro już tu jestem, mogę równie dobrze trochę zarobić. Gdzie jest kupczyk? Bez obaw. Tu jest kupczyk. Tylko ci powiem, te kupczyki za takie po chuju trochę, nie? No, ale sprzedaję. No, oczywiście na początku robiłem standardowo błąd taki, że zamiast magazynować zebrany lód, to ja sobie go wyrzucałem, nie? No, ale to tylko ja, wiadomo, nie? To tylko ja. Zapewniam stałą dostawę, że tak powiem, okazję. Ale podoba mi się ten Diablo. To jest jakby trzecia sesja. Nie, druga? Trzecia sesja w te Diablo. Na razie bardzo przyjemnie, dobrze mi się gra, nie? Podoba mi się grafika, ten świat, grafika. Podoba mi się, że to jest taki właśnie trochę spół... To jest taki w sumie mały sandbox, pół sandbox, coś takiego. Jest tam te misje poboczne, które sobie bierzesz. Dużo tych misji pobocznych jest w ogóle. Podoba czekaj, mi się. Mariam. Przerwałam ciebie. Bardzo doceniam dyskrecję i sowicie ci ją wynagrodzę. No dobra, mów. Ja mówię, no, że mi się generalnie podoba te Diablo, że właśnie jest dużo tych misji pobocznych, fajna grafika, nie? Tak, ja też jestem pozytywnie zaskoczony. Na razie spoko, nie? Nie w mieście. Czego ci trzeba? No zobaczymy jak dalej, nie? Ja chciałbym trochę tej fabuły poznać, wiesz, żeby się trochę rozkręciło. No właśnie, no, bo teraz jesteśmy też poboczni, trochę robiliśmy. No tak, no ale teraz zróbmy te główne, nie? Później zobaczymy. Vigo postanowił to sprawdzić. Powinien być w obozie. Czego ci trzeba? Na północ stąd. Cipy. W ubiegłym tygodniu zaginęła tam cała grupa rycerzy razem z matką dziewczyny i jeszcze jedną kobietą. Lepiej na siebie uważaj. Dzisiaj? Ja dzisiaj warkę Strong sobie będę dygał. Ładnie. O jest, taki kawał drogi. O co tu chodzi? To jest takie duże to zadanie? Misja kampanii. Nie, czekaj. Tak? Nie, bo ja tutaj mam kurczę. Aha, bo ja pobrałem te zadania poboczne, sorry. Ja też. Musisz na żółte patrzeć, wiesz? W ogóle. Tak, i dlatego, dobra, czyli na żółte to ciśniemy tutaj śledź zadanko i tu sobie dajemy znacznik, dobra. Tak jest. Co to za jakieś potwory tu są? O co tu chodzi? A ty pobrałeś te zadania poboczne? Tak. Bardziej tego gówna tutaj jest. Dobra, ciśniemy te główne, nie? No, tylko że ze mną i tak jakaś debilka chodzi. Jakaś Krystyna ze mną chodzi, ty. Aha. O co tu chodzi? To czekaj, no. Jezus, ale to jest ułomne trochę. Które to jest zadanie? Bierz serce Gula. Pomóż Krystynie odnaleźć jej męża. Dobra.
Proponuję jednak zrobić to jedno zadanie poboczne, ta idiotka za nami nie biegała. Dobra, jakie to jest zadanie? Z Krystyną. Pomóż Krystynie odnaleźć jej męża Fiodora, nienasycony dotyk, to jest na dole z prawej strony. Mam. I tu jeszcze można zebrać te, przy okazji te serca gule, ja tutaj pozbieram. To też jest na dobra. Zadanie poboczne jakieś. A pierdolę. Już przy okazji. Dobra, ale ty siebie tutaj. O, Jesus. Nie, podoba mi się, że to jest tych zadań różnych jest, bo to mówię, to jest takie, taka różnorodność, nie? Ale trochę chujowo zrobione te znaczniki są, nie? Trochę się to wszystko nakłada. Czekaj, no, a polećmy sobie tu. Trochę się to wszystko nakłada i to właśnie mi się też nie podoba, nie? To mi się nie podoba, tak, że te znaczniki powinny być lepiej rozmieszczone. A tu się robią takie okręgi na mapie. Poboczne na niebiesko, główne na złoto i to tak... No nie, to faktycznie jest takie trochę... Takie trochę se. Ale no już dobrze, zrobimy co mamy zrobić. Dobrze, że Krystyna nie ma życia, to przynajmniej ten nie zginie. Dlaczego ma ręku chwilkę? Tutaj też coś mam. A, serce gula, dobra. To zadanie. Czy tam jakieś poboczne? Mamy siekierkę. To się dobra. Przyda. Lecisz, Andrzejku? Idę, a moment. A te serca gula to i tak oczywiście w obrębie zadania pobocznego można tylko wykonywać, nie? Standardowo. O nie, kupczyk! Uciekł. Złota menda uciekła ty. Tu jest... dobra, ja też tam uciekł. Kurwa, ile ich jest, to? Trochę jest, no. A tu już dochodzimy do tego miejsca, gdzie mamy Krystynkę oddelegować. Krystyno! Krystyna z gazowni. Ja w sierpniu też sobie wezmę tego Game Passa, nie? To ci od razu gadam. No, spoko. Prawda, parę dni tam będę u ciebie, ale to mówię, ja mam urlop, to sobie tam też będziemy dalej grać, nie? Tak, może tak. Będziemy sobie śmigać w Diabloka. Pożyk spierdala. No ucieka, no. To tutaj go ciężko go jest tutaj dorwać, tego Majzę. Nic dziwnego, że Fiodor czuł do mnie chuć. Ale przecież... Co to za jakaś pinda? Dałam mu tylko to, czego pożądał. Jego próżna dusza została rozdarta przez agonię i ekstazę, ale ciało jest nieugięte! No patrz, no kurwa, już kawałeczek został, nie? No ja tutaj, nie wiem, gadam z jakąś pindą. Ojo, jaki mutant, ty! Siadłem. Julia się zmieniła w mutanda. Mutanda, kurwa. Nie wiem. O lol! Jake'u, pomocy! No już biegnę. Więc to miałem trochę zawirowania. Na 14 poziomie.
Dobra, zabiłem. Już? No! Szybka akcja. Tylko, że to dalej nie rozwiązuje sprawy, bo trzeba znaleźć tego... tego męża Krystyny, nie? Ja mam wrócić do Krystyny. Ja mam pomóż Krystynie odnaleźć jej męża Fiodora. No jest. Do mnie chodź. Nie wiem, o co tu chodzi. Jakieś nietoperze latają. Pomocy! Gdzieś się Andrzejku tutaj przydał, nie? No i dojdzie, że to chciałem wyjść w zwaniu tutaj z tym. A pierdolę, ile ich tu jeszcze będzie? Nie, tak tu ciągle przylatują. Pomóż, ja mam dalej, pomóż Krystynie, to ja nie wiem, gdzie mam to zadanie tutaj. Chodź, ja ci pokażę, stary. Dobra? Chyba, że tutaj coś jest, czekaj. No właśnie tutaj. Ona powinna stać przy tych zwłokach. No stoi jakaś dupa, no. Okej, okay, tak klęczy. Okay. No i udało się. Konfrontuj się z tajemniczą kobietą. Co zaliczone? Skonfrontuj się z tajemniczą kobietą. Ja już ją zabiłem. A spróbuj do tych zwłok podejść i naciśnij coś. Bo ja musiałem do niego podejść. Nic dziwnego, że Fiodor. Aha, i to zadanie się jakby zrestartowało. Jeszcze raz muszę tą debilkę zabić, dobra. No to czekaj, idę ci pomogę. Ja pierdzielę, jakie to jest trochę głupie. To jest akurat ułomne w tej grze, nie? Jego próżna dusza została. I ona się zmieni teraz. No to ja to przed chwilą zrobiłem, tylko jakby w innej kolejności, nie? Nie mieszaj się! On zmienia się w tą Lole Fele. O. O, niczego. Ale dostałem fantów. No, bo musimy obczaić. Ja tu coś mogę mieć. O, no mogę hełm sobie dać inny. Okej. Okay. Możemy dać co innego. O, tu zdecydowanie też coś lepszego. I tu też zdecydowanie coś lepszego. Dobra. I teraz muszę się cofnąć znowu do tej pindy chyba. Pierdziele, jakie to skomplikowane, Andrzejku. No. Interakcja jakaś? To będzie? No czekaj, będzie zaliczone, no. Ty zasługujesz na coś znacznie gorszego niż łaska, którą właśnie ci okazała. No napluła mu w mordę, ty. Ja pierdzielę, jaka baba, ej. Napluła mu w mordę, ty. To weź sztylet z jego piersi. I zostaw mnie. Dawaj ten sztylet, gnoju. Dobra. Mam sztyleta. Rzadki sztylet. Niedostępny dla twojej klasy. Daj spić, co? A to wygląda. Dobra, no to dobra, zrobione to zadanie. Lecimy do tego głównego, no bo...
No to dawaj. Z powrotem, czyli to był rycerz i sroczka, tak? Które to było to zadanie główne? Ja już nie wiem. Rycerz i sroczka, tak. Co to jest za gwiazdka na mapie jakaś? Taka gwiazdka tu jest na mapie. Dobra, lecimy tam. Ty zabijesz tego, nie? Tego handlarzyka. Co? Ubiłeś handlarzyka? Handlarzyka? No tego gnoja z workiem. A, tak, tak. Został zniszczony. To szczętnie. Tak, ale nie było nic ciekawego. Ale tu jest, bo jest. Trochę jej za dużo. Upu dubu. A idę tędy. O Jezu, ale tych guli tu jest, bo ma. Teraz trochę trudniej się ich zabija. Więcej ich jest też, nie? No. Dobra. Trochę pierdół mi się tu nazbierało, ale jeszcze miejsce mam. O, Maciuś, siema. Siema. Maciuś górą przyleciał. Ja już tam odczyściłem u góry. Nie uciekasz, Andrzej. Tutaj jest jakiś pieleton, jakiś potężny tu jest, widzę. Bo był przynajmniej. Osiągnięty cel podróży. Siemano, chłopaki. My tu mamy. Kolejni przybysze w obozie. Kolejni przybysze w obozie. Prawda? Oni się cieszyć. Siema, Andrzej! Jakiś Andrzej tu jest, stoi jakiś gościu. No, zobaczymy co powie. Starczą. O, jest cutscenka, ty! W końcu. Na silniku gry. Wiem, co widziałam. Miała rogi jak u bestii. Przechodziła właśnie tędy. Myśleć, że matka jest tam z nią uwięziona. Tyś ją przepuścił, panie! Ty odpowiadasz za jej bezpieczeństwo! Wewnątrz stacjonują żołnierze, którzy... O nich też powinieneś się martwić! Może ty mi pomożesz? Razem z matką prowadzimy badania nad Horadrimami. Byłyśmy na tropie wielkiego odkrycia. I wtedy zniknęła. To do niej niepodobne, tak porzucić łowę. Musiał, uciekła. Dobra, ja bym chciał z tamtym głąbem porozmawiać. Zamknięto na polecenie kościoła. Nie są bezpieczne. Zwłaszcza dla dzieci. Szczęki to fajne mają tutaj, nie? Oko Maroko. Czekaj, bo ja muszę z tym Lujem tu pogadać, nie? Mm-hmm. Nie, on otwiera kopalnię. Co on robi? Okej. Okay. No Maciuś rozdupił, rozdupcy wszystko tej. Czekaj chwilę. Dźwig się zaciął. Musimy iść pieszo. O. A górna. O, gule przyleciał. Matki. Teraz to moje dziewczyny. Przepuściłem ją.
Okej. No i co? Gdzie to mamy iść? Aha, tędy. Mamy dwóch przydupasów mamy razem ze sobą. We dwóch sobie dajemy radę idealnie. Reznet jest w czterech. No. Żygające. Kurczę, trupy. Ej, no chwilę, czy ja tu coś mogę ogarnąć? Nie. Mieczyk. A ten mieczyk? Mamy 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mamy. To 8. Mam przydupasu, bo jeszcze kościotrupki. A, no ja, faktycznie. A jeszcze twoje kościotrupy, no. A jest. A na końcu będzie pewnie ogromny boss. No, jak to w diablo bywa, nie? Ten czas zostawić moją matkę na pastwę Lilith? Lilith. Nie. Ja idę dalej. Lilith. Lilith. Kościotrupy! Jeszcze jakiś My Little Special Boy. No muszę rękawy sobie wsadzić. Tu jest broń. Co to jest? Finezja Berserkerownia. Nie wiem o co kaman, ale sobie to wziąłem. Ja nie ogarniam. Ja tego nie ogarniam. Ja tutaj co tu mamy? Kościotrupy? Ty wiesz, Marianku, że my w ogóle źle idziemy? Tak? No bo mi pokazuje gdzie indziej zdanie, tam u góry jak byliśmy i podążę za Lili i Fernando. A nie. Ja nie. Jakie to masz kurwa zadanie? Podążaj za Lili i Fernando, ale nie wiem gdzie. Dobra, chuj, nie było tomatu. Nie, ci powiem stary, bo trochę mnie te znaczniki tak mylą, bo albo są aktywne, albo nieaktywne, albo z tamtymi się nakładają i tak wiesz. Trochę myli mi się. Ci wydaje, że chyba dobrze robimy, nie wiem zresztą. Tam się gościu wysypał. To jest jakaś skrzynia. Kluczem. co tu mamy? Albo jakieś gówno. Także ja tam nie wiem, gdzie mamy iść. Co jest niby szczególnego w tym miejscu? Ale wydaje mi się, że bez git. Skąd to pierdoli, to tak jak właściwie. Nikt nie może wejść do to jakby było git, nie? To tyle. No, no tak. No bo na mapie, jak zaznaczę, to nic mi nie pokaże. O jest, dobrze idziemy, bo tutaj mamy. Proszę bardzo, jaka rzeź tutaj była. A dziwnie tak zrobione, nie? No, mało intuicyjnie, wiesz jak. Tak. Ani tylko nie. Musiała się zaklinować gdzieś głębiej. Co? Ręku, czekaj chwilę, ja sobie łyknę kawkę, co? Łyknie sobie. Zamknięte. Zamknięte. Tutaj. Tutaj, tędy. Przecisnę się na drugą stronę. Zrób kupę. Zaczekam. No i. No i poszła w piździe. O, gule. Wrogowie nadchodzą. Nie uciekniemy. Nie mamy wyboru. Wrogowie nadchodzą. Padł? Tak jakoś. Słabi ci wrogowie. O, coś grubszego przyleciało. Jakiś nie wiem co to jest. Ale długo nie pożył. Czekaj, no bo ja dostałem jakiś pierścień. No już mam dwa pierścienie, ty.
Odążaj tropem Lilith, coś tam, bla bla. Ojojojoj. Sprytnie. Prawda? Jakiś toporek duży. Ale ten toporek to dupa. Muza, ej, co to jest? Jakieś gaciurki? Ja gaci... Ej, ale zaraz, zaraz. Jest. Potrzebuję więcej czasu. Chodzi? Dobra muza. Tak właściwie. Dlaczego twoja matka zostawiła cię bez słowa? Co poszła z Lilith? A już na pewno nie powinna. Na pewno nie toperze. O, chyba jakiś trofik wpadł. Gościu się wysypał, ty. Ale gówniane te dropy. No szczerze. Okej. Okay. Umarli, padochli. Nie żyją. Nie żyją. O! O! Teraz się nauczyłem, żeby to umieć. Jest trofik. Zabij 666 topielców wampirów, to by było uwagi. A nie wiem. To jest taka Lili. Okej. Okay. Ale tu znowu wyszło, ja pierdzielę. Okej. Okay. A co tutaj jest? O, milion gul. O, pierdziele. Ale ich tu było. Czekaj, no bo tu jakieś coś mi się tutaj podziało. Dobra. To tu jest coś jest? Ja pierdziele, tutaj nic nie było, ej. Ale ściema. To jest to przykre. Żana tunika. Gówno. Teraz tu. Tu jest jakaś znowu skrzynia. Z lutem. Jakieś buty. O! Buciki w końcu jakieś. Solidne. Konkretnego. No, trochę lepsze niż to co miałem. Schodzimy dalej, schodzimy niżej. Po prostu. Możemy przejść tędy. Biegiem! A, interakcja. Co zrobić? Muszą się tu pojawić moi sojusznicy. Gdzie wy jesteście? Andrzejku, gdzie ty jesteś? Już idę, idę. Myślałem, że się Andrzejku zgubiłeś. Nie, nie, musiałem tutaj sobie EQ pozmieniać, wiesz? Pam, 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 co ty masz na twarzy, Andrzejku? To ja? O. Interakcja. Tunel jest zamknięty. Bez dźwigu jesteśmy tu uwięzieni. Spójrz, tam jest. A pamiętam tą lokację z tego próbnego testu beta, co było. Próbnego testu? No jak były te serwery beta otwarte, te free to play. Tam chyba było jeden dzień, czy tam. No, coś takiego. No, rok tam, pamiętasz? No było coś, no, takiego. No, to byłem w tej lokacji, pamiętam. Ale w samemu to tak, wiesz, grasz, kurwa, bez żadnych... No, znaczy, Diablo jest fajny, faktycznie do koopa, że z kimś pykać, bo sobie grasz, gadasz, wiesz, tak trochę to... Tak, znaczy, zależy, stary. Chociaż, no, niektórzy lubią solo walić, nie? Czy to ja powiem, znaczy ja powiem inaczej, to bym mógł solo, już bym mógł drugi raz tą grę sam przechodzić. Jeżeli faktycznie by mi się na tyle mocno spodobała, to może i bym se kupił pudło, na przykład, nie wiem, i tam
solo bym sobie przeszedł, żeby się może dużo bardziej jeszcze skupić na fabule, ale to nie wiem, nie wiem. To trzeba zrobić. No, dziwne jakby żył. Wyciągarka rudy. Nie rozumiem. Tak, nie. O co tu chodzi w ogóle? Przedłeś na to wyciągnąć? Nie, bo tu ja jeszcze gadam z tym idiotą. Aha, dobra, to ja tu czekam już na górze, nie? Co to było? Dochodzi z za bramy. Okej, teraz. Marian, chcesz jakiś ten? A czemu ty na tą wyciągarkę wlazłeś? Jak to trzeba gdzie indziej iść? No nie, trzeba wrota otworzyć inaczej. To na chuja to. No ja nie wiem, gdzie ty tu polazłeś. O co? To jest bez sensu. Tu się cofnij z powrotem, bo to nic ci nie daje. To trzeba. Gdzie indziej. A, teraz mi pokazuje, że tam u góry musimy iść. Ale ja ci mówię, nie zawsze pokazuje ten żółty znacznik. Ten znacznik jest taki jakiś ułomny, to jest po prostu. Nie jestem jeszcze gotowa. Po prostu ułomny. Tu trzeba cisnąć. No. Marian, chcesz jakieś ten rzeczy? Nie. A co masz fajnego? No to weź tu. Mam tak. Mam 3 pierścienie złote. Ja mam jakiś jeden mam pierścień. Mam tak. Mieczyk, kosę złotą. Mieczyk. Dawaj te zadanie robiłem, bo zaraz kończę. Przepuściłeś, ale nie byłam człowiekiem, tylko demonicą. Wyglądała jak pomniki. Łasześ. Mówiła, że jestem matką w sanktuarium. To była rzeź. Ta druga kobieta, Venarda, gdzie ona jest? Błagała o życie. Lilith ją oszczędziła i wzięła ze sobą jeszcze głębiej. Przykro mi, dziewczyno. Już po niej. Vigo, posłuchaj. Stal tu nic nie zdziała. Zaklęcia, modlitwy. Też nie. Idź do Korvalar. Powiedz o wszystkim prawie. Całe zadanie po to, żeby dolecieć do grupy zabitych rycerzy i żeby jeden odpowiedział, że tu nic nie poradzimy. No kurde, Belly. Takie oczywiste to jest, stare. Przewidywalne trochę bym powiedział, nie? No. Ja obstawiam jeszcze, że może jakiś boss będzie teraz, nie? Taki, ale... To koniec. No niestety, nie pytam. Mam nadzieję, że w tej części Diabla nie spotkamy, co? Na razie bossów to nie było za dużo. Piła cię nią, prawda? Nie wolno ci było jej przepuścić. Ale jeszcze nie jest za późno. Nadal można ją uratować. Dla mnie już jest. Pradia będzie wiedziała, co zrobić. Opuszczasz nas? Porzucasz ją? Nie ma już kogo porzucać! Chyba, że z nim będę walczył. Znaczy, będziemy z nim walczyć. A ta Nirella, no nie? To nie, jest uciek. Kurwa ta Elena z Uncharted'a. Elena! Ale tak czasem jest, że niektórzy aktorzy głosowi coś się powtarzają w kilku grach. To jest taka gra, gdzie na przykład jest dla ciebie kluczowy głos i na przykład widzisz jedną postać z danej gry, no nie? Z konkretnej gry. Gościu w ogóle poleciał w pizdu. Tobie po prostu w ogóle zolał cholerę. Nie. To za łeb. Tutaj już bardzo przypomina Diablo 2 Resurrection, nie? Tutaj trochę już tak. Co to jest? Gówno. Gówno! Nic, to nic nie ma. Wraz coś tam. A jak mam to otworzyć? O co tu chodzi? Co trzeba zrobić? Aha, interakcja. Głowie. Masz kastynkę? Tak, włączyłem sobie. Jestem Lilith, matka sanktuarium. Dzisiaj ma być 30 stopni, stary, nie? Ja już czuję, już mnie bierze. Mam to
Jest po 11 i zaczynam się pocić. Pomijając, że jestem ulańcem, nie? No ale poszukując jej w będzie wiatrak w ruch. Nie, ja tylko uczyłam ją, jak przetrwać. Przestań się oszukiwać. Przestań udawać. Się oszukiwać. Tylko ty tak masz pytania, a ja odpowiedzi. Jesteś? Jestem. Materia wszechświata nie ma przede mną tajemnic. Wszystko, co czytałam na twój temat, ostrzegało. Jestem? Jestem cały czas. Tyle czytałaś, a tak mało wiesz. No fajnie. Przyjmiesz moją propozycję? Oczywiście. Trzeba z tobą chodzić, czy dajesz dupy od razu? Pozwolisz mi spróbować? Chcę spróbować. Matka żyje. Przeszła tędy razem z Lilith. Skąd to wiesz? Miewam wizję przyszłości. Źle to mówisz. Masz jej powiedzieć, że jesteś pierdolnięta. Co? I widzisz wszystko. Z płatki Lilith. Pierdzielaj. O kurwa. Dobra, otwieramy tu bramę. Mam dalej kasenkę, stary. Teraz dopiero się ten. Się lekkie opóźnionko było. A nawet nie zdążyłem nic tu porobić, wszystkich pozabijały, że. Niechcący. A pierdziele. Dobra, zostawię ci trochę. Nie no, spoko. Tutaj trzeba. Nie. Jest ślepy zaułek. Ślepy jak bigos. Jak bajgosyn. Jakie skrzynki ukrytej. Puścił Bekno. Czekaj, no i co? Tam pewnie na dół trzeba będzie zejść. Nic, tupa. A tu są, co tu są, jakieś... I, ale one są pewne. Dokładnie. Tu jeszcze coś jest. A tu będzie tylko bitka z tymi, dobra. Nie, tu jest jakaś interakcja, coś. Czarne jezioro jakieś. O co tu chodzi? Ja fajne takie przybliżenie sobie. Właśnie, no tak, tego nie było na przykład w poprzedniej tam nie. Części. Trzeba iść na dół jeszcze. Było zejście, nie? Tu jest właśnie. A, jest. A, Hiła. Macie się. Macie się otworzy. To jest jeszcze długie to zadanie, dzisiaj go na banie zrobię, bo to był drugi etap z czterech widziałem. No, ja mam coś tam takiego się włączyło, nie? Jaka ciekawska. Chcesz wiedzieć, dlaczego cię oszczędziłam? Tak. Wierzysz we mnie? Ja
chcę wierzyć. To dobrze. Na tę chwilę musisz wiedzieć, że spotkamy się z moim synem. Radbą? Pierwszym nekromantą? Jest czymś więcej. Kluczem do realizacji moich planów. Co ty nie powiesz? Wygląda na to, że szukają syna Lilith. Radmy. Razem. Matko, co ty robisz? Okej. Fajnie. Małe latające główna. Ten jest twardy. No, jeden jest twardy, ale się wysypało z niego. Jo! Gruba, nie? Jo! Ja pierdziele, jaki wysyp z niego był. Już powoli nie mam miejsca właściwie. Tak powiem. I teraz tak tutaj, tutaj ciężko powiedzieć. Bo... Tak będziemy błądzić. Jeżeli to mówię, nie wiadomo gdzie to... Chyba kółko żeśmy zrobili, tak, dokładnie. Jakiś bosik. Mini bosik. Czekaj, no, właśnie. A nie, to jest beznadzieja. O, można to przypisać? No jest, co ja tu mam? To mam. To jeszcze by można było. Właśnie, bo ja zapomniałem, że jeszcze mam dodatkowe umiejętności. Muszę czekać. Ej. Lecimy? Jo, leo, jo, jeszcze chwilę lecimy, no. Dobra. Żeśmy kółeczko zrobili. Tu w lewo dawaj odbij. Właśnie. O, 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 o. Chyba dobrze idziemy, co? Pa tak. Nie wiem. Nie, źle. Nie wiem w sumie. No tutaj mam tą odznakę pokazaną. Możliwe, że idziemy dobrze. Czekaj, kurwa. Nie, idziemy źle. No to o chuj to chodzi. Nie, 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 nie. Źle, 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 z powrotem, Andrzejku.
Myśmy kółeczko tutaj takie zrobili. A, czyli w lewo musimy. W stronę musimy. Czekaj, zaraz to przyjmę. Myśmy to koło polecieli. Tu. Diablo. Tutaj żeśmy też byli. Tereczko w ogóle będziesz brać do Starfielda? Tak, to cały czas jest w planach, tylko nie, wiem, live, nie tak? wiem kiedy. Myślę, że tak, jakbym wrócił do Starfielda, to na pewno na live'ach, nie? Jak najbardziej. A tutaj jest kiedy? Nie wiem. A, bo teraz trochę masz jeszcze, nie? Jest ty gier, nie? Terminator, nie? No tak, też jest cały czas jakby do grania, nie? Ten tytuł. Zobaczymy. O kurde, na łapkę wlazł. Powiem, wsiadł mi ten Tomb Raider, wiesz? No mówię, mi się najbardziej podobała druga część, Rise of Tomb Raider. Ten ostatni ja mi się średnio podobał, nie? A ja ci powiem, że moim zdaniem ten Shadow of Tomb Raider jest najlepszy. Moim zdaniem. No kwestia gustu, nie? Tak, ja bardzo właśnie lubię te klimaty, jakieś dżungle, jakieś Arizonki, no nie, tutaj jeszcze masz jakiś Majów, no nie, fajnie. Ja, jest tam coś takiego, no. I powiem ci dość sentymentalny tytuł dla mnie, ten Shadow of Tomb Raider, bo pamiętam stary, że grałem kiedyś parę lat temu, nie, na łance jeszcze od ciebie, no nie. No. I w Shadow of Tomb Raider i to był ten moment, gdzie ja zdałem prawo jazdy, wiesz, wtedy grałem właśnie w Shadowa. Także bardzo fajne wspomnienia. Lilith. Rozumiem. Te drzwi są zapieczętowane. Jakiś boss tutaj jest. Jakiś gate. Okej, który już padł, nie? Jaki głupi gate, co nie wie jak się używa dezodorantu. Dosyć szybko padł. Lecz wciąż wyczuwam twój ból. Mój ból? Mój ból jest większy niż mój, Andrzejku. Moja sroczka. A to jakaś nuta była, nie? Twój ból jest mniejszy niż mój, większy, mniejszy niż mój, nie? No, tak. To kto to kurwa nawijał? Nuta albo z czego? Albo z filmu? To nie, z nuty. Nutka była jakaś, czekaj, ja sprawdzę. Ja solidnie ją wyszkoliłam. To dobra dziewczyna, silna. Kazik. Da sobie radę. Kazik? Kazik, no. Kazik Carter. To dobry wybór. Moje dziecko. My children. Aby dotrzeć do Ratmy, musimy przekroczyć jezioro na dnie tych ruin. Konieczny jest rytuał. Nauczę cię. Jak sobie życzysz, matko? Dobrze. Jesteś gotowa na pierwszą lekcję. Krew jest kluczem. Co widziałaś tym razem? Jak to? Chcę całej prawdy. Mów. Całej prawdy. Lilith, chcę nauczyć twoją matkę rytuału. Takiego, który wymaga krwi. Benarda wydaje się chętna. Musimy je dogonić.